Ten ma rentę socjalną, ten ma rentę? Ta ma rentę, bo tylko dużo mówił się za nami. Nie, nie, mówię ci, że nie. Mówię ci, że nie. Jak chcesz nosić szynki z piwem, to możesz iść do pracy, jak chcesz. No, no, także, także no, Edka, cześć. Jak nie chcesz jechać, to cześć, bo ty też obiecujesz ci wróci na wieczór. Jak ty nie pojechał? Co? No na Saską chciałaś tu jechać, tylko że wiesz, jutro dzwoni się tam pojutrze, wiesz, bo my się zaraz wybieramy do Palotynu. No ja wiem, a na którą idziesz? Aha, na 15. No bo o to tak jak idziemy na 15. Dobra, no, słuchaj, ja ci coś powiem, bo ty się pytałaś. Tej zawsze potrzebuje kogoś, wiesz, do kasy albo do sklepu kogoś, kto pracował w sklepie całe życie, no, gdy ktoś pracował w sklepie. A tak to wiesz, do czego innego, no to tak by się tutaj przydał jako do noszenia piwa, czyli skrzynek z piwem. Oni nie mają wózków, nie mają nic, powinni ten sklep usprawnić i nic nie mają. Za wszystkimi, którzy się do ciebie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego. Polecam im to. Ewka, zadzwoń do Mareczka teraz. Zadzwoń do Mareczka i powiedz tam, że poszłaś na grenadierów. No, poszłaś, no, powiedz, to na razie, cześć. No, chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Ojczyczko nasza, pośredniczko nasza, Młodzieży Dziecko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Ewkę lubisz i tak gadam, wiesz, a wygadać. Serdeczny Bóg zapłać za ten dziesiątek różańca. Życzę wszystkim zapłać tajemny czas wspólnej modlitwy do świętego Józefa przez wstawiennictwo. Świętego Józefa modlimy się o jedność, solidarność, mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Pakiety przepisów, które Chryste, usłysz nas. Nie mam klienty, tylko tak jak i ty jesteś i po prostu tak będzie. Jedź do matki na święta, dostaniesz prezenty, gdzie troszeczkę odczujesz. Zamknij się! Jak jesteś tu, to bądź grzeczny, dobrze? Jedyny Boże, kontrolowaniu tego jednak przepisów służby, powstawała w Józefie, działa taka... Przesławny podobno dalej. Coś chce, do tego nie ma prawa, ale wiesz, i sam tak, straszny, no to po prostu jak dziad się zachowuje. Przeczysty stróż dziewicy, Zwiedzielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa. Umowo Najświętszej Rodziny. Józefie Najsprawiedliwszy. Zrzekania się Józefie Najczystszy, jeden z elementów swojej słowności, Józefie Najroztropniejszy, Józefie Najmężniejszy, o właśnie utworzenie Józefie Najposłuszniejszy, Józefie Najwierniejszy, zwierciadło cierpliwości. Tak, co niestety stawia pod znakiem zapytania przyszłość wielu elementów. No, właśnie, tutaj na ten telefon. Życia rodzinnego. Jak chcesz lampy, to ci mogę tu przez okno zwrócić na siatce więcej nic nie dostaniesz, to są mojej lampy. Dostałeś ode mnie prezencie, to są żadne lampy, ona tylko jedna świeci. I ty jak dziad, że coś bardzo chcesz. Powiedziałam, że ci je dam, jak ci je dałam, to ci je dam. A ty tak się zachowujesz bezczelnie, wszystko masz ode mnie, sprzedałeś, zaraz jeszcze do ciebie Ewka Laskowska zadzwoni. Ewce Laskowskiej też pewne rzeczy posprzedam. Pomimo, że ona powiedziała, że to jest jej, nawet nie mówiła, żeby tego nie zabierać, żeby to sprzedawać, to wiadomo, że cudzych rzeczy się nie sprzedaje. A ty zawsze kradłeś, zawsze zabierałeś, sprzedawałeś, możesz tu przyjechać, to ci wyrzucę przez okno. No.
zresztą nas już nie ma, bo my jesteśmy na Wigilii. Nie potrzebujemy tutaj przyjmować jakichś chciwych facetów. Nie, po prostu nie ma i koniec. Przez Chrystusa Pana naszego. Zaraz do ciebie jeszcze Ewka zadzwoni i złoży ci życzenia, żebyś się wyciszył, żebyś po prostu nie szantażował ludzi, nie straszył, nie mataczył, bo ludzie mogą powiedzieć nie i będziesz miał odcięte wszystko. Ona mówiła, że ty nic nie robisz, jesteś leniwy i chcesz mieć takich ludzi, co by ci wszystko przynosili. I zawsze mówisz, gdzie prezenty dla mnie, gdzie prezenty dla mnie. To można coś komuś dać. Przyjmij. Nawet jak ile razy daję z dobrej woli, sama ci mówię, że mam to, a ty potem chcesz, szantażujesz, wymuszasz, żeby to już także to tak nie będziemy w to grać. Proszę tutaj czytać moje te SMS-y i czytać jak mówiłam. Jest taki układ. Dobre moje, dobre twoje. A jednostronnie to sobie wiesz. Ewka mówiła, że ty chcesz, żebym ja do ciebie wróciła. A ja od ciebie uciekłam i od ciebie będą ludzie uciekać, bo jesteś dzieckiem diabła. Tak jak to Jezus powiedział, waszym ojcem jest diabeł i to powiedział do Żydów, a to już nie jesteś, potem jesteś cyganem, Żydodziadogawcy. Także dzieckiem diabła jesteś pomieszany, oszołom, pomylony i tak dalej. I temu podobnie. Ale jak mówią dyrektorci, wykrywanie potem takich sprawców, jak ten domniemany sprawca z Berlina, trudne, jeśli działa była to akcja skoordynowana na jakimś wysokim szczeblu, nie było wymiany mailu, nie było kontaktowania się. Tak pytało tej Wilkowie, są najtrudniejsi do pytania. Bardzo dziękuję. Krzysztof Kokoszczyński. Trzeba się wyciszyć. Teraz idą te twoje pogańskie święta. Trzeba się wyciszyć i tutaj wiesz, trudno, jak ktoś jest chory na chciwość, to jak mu zabiorą 5 zł, to on może nawet się powiesić. To z powodu 5 groszy taki ktoś chciwy może nawet skoczyć do wiszy. Lepiej nic nie chcieć od życia, goły przyszedłeś, goły pójdziesz, pochowają się do trumny, myślę, że nawet ubiorą, nie będą aż tacy. Jak ta wyjąca tu z Radia Maryja, bo tutaj oni potrafią też być. Zamiast normalnie, z uczuciem, po ludzku, ciepło na święta. Ja to widzę tę nerwówkę. To nie jest, że jesteś rozfrustrowany dzisiaj. Ja widzę, cała Warszawa jest nerwowa od paru dni, bo te święta z Panem Bogiem nic nie mają wspólnego. Tutaj aktorka Monika Małecka wypowiadała się, że nienawidzi świąt, nienawidzi składania życzeń tu w Radiu Polskie 24, czy gdzieś, czy to KFM gdzieś tu mówiła, pewnie nie w Radiu Maryja. Małecka, która tutaj miała kilka wystaw. Wystaw jest bardzo znana w artinfo.pl. Powiedziała, że nienawidzi składania życzeń, bo to jest obłuda, to jest faryzejstwo. Ona wie, że nie ma żadnych rodzin, że to nie wynika z miłości, nie wynika z przyjaźni, tylko z wyrachowania. Ludzie chcą mieć. No najlepszym przykładem to jesteś ty. Zobacz. Ja, jeżeli chodzi o ten bon, ja tam zadzwonię i powiem, że ja z tego rezygnuję, że ja tego nie chcę. Ja nie jestem chciwa. Po co mi to? Sobie się wyciszę. Teraz mam kilka dni dla siebie wolnych, kilka dni spokojnych i nic nie chcę. A ty nie będziesz mógł zasnąć. No, pisałam ci wczoraj. Ułóż sobie życie dobre moje, dobre twoje. Najlepiej, żebyś tej pralki sobie sam sobie kupił. Co chcesz, to sobie rób. To nie jest moja lodówka, czy tam co. Tobie opłacaj. Dałam ci bon i tylko mam tak, jak Jezus Chrystus dał dziadom żreć, to oni go zabili. Jezusa Chrystusa, człowieka anioła, z którego zrobili diabła, podczas gdy to ty jesteś tym dzieckiem diabła i Jezus powiedział do tych waszych faryzeuszy, waszym ojcem jest diabeł i wy chcecie spełniać porządliwości ojca swego. On był mężobójcą, był kłamcą i wprawdzie nie wytrwał. Kłamcą i ojcem kłamstwa. I tacy byli faryzeusze. I wiesz, lepiej być tym cygano Żydodziadogadem jak ty, niż samym Żydem, no bo oni zabili po prostu Jezusa.
Żyd to znaczy niewierzący, znaczy morderca. Że zabili Jezusa, no tak było, ja tu nic już nie dodam. Respektowane, kategorycznie twierdzi minister sprawiedliwości i zapowiada kary dla sędziów, którzy nie będą się im podporządkowywać. Także bądź tam u tych kapucynów na Wigilii, to zawsze się u tych kapucynów bądź na Wigilii, tam się czegoś zawsze najesz, u tych kapucynów. Oni są świetni, ci kapucyni. Prezes Markiewicz twierdzi, że cała sytuacja po zmianie no, rozumiem, tutaj nadaje nasze radio, FFM, Eurocentrica, Dalki, Baby, Lansu, Ekstra i dobrze jest, nie patrzeć, radio Kończyka. Ewka do ciebie zadzwoni, przeprosi ją, ona będzie, nic tam do ciebie nie będzie chciała jechać, ona nie chce dojechać, bo tylko tutaj idzie do prawa, a nie przez NFZ. Przepisy nowelizacji dotyczące dostępu do POZ-u, nie ma tam żadnych każdy nie znajduje to więc. Ponad 300 pracowników kopalni europejskich chce przejść do innych kopalni jesteczewskiej spółki węglowej. 140 osób chce skorzystać z osłon socjalnych, podała spółka. Relacje wciąż spływają. Kopalnia Krupiński w Szulcu z końcem pierwszego kwartału 2017 roku ma zakończyć wydobycie węgla. Decyzja o przeniesieniu kopalni Krupiński do SRK to część programu naprawczego oraz warunek porozumienia spółki z instytucjami finansowymi. Po przejściu pracownicy kopalni Krupiński zachowają wynagrodzenie na porównywalnym poziomie, będą korzystać z Narodowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz należeć do kas zapomogowo-pożyczkowych. Pracownik nie dostanie nowej umowy o pracę, a jedynie aneks zmieniający miejsce pracy zawarte w drodze porozumienia stron. Cała ponad 2000 załoga ma zagwarantowaną pracę w innych kopalniach lub możliwość skorzystania z osłon przeciw przeniesieniu kopalni Krupiński do SRK protestują przedstawiciele załogi. Do 15 stycznia przyszłego roku Żandarmeria Wojskowa będzie wspierać policję, m.in. w patrolowaniu ulic. Premier Bartoszyk podpisała zarządzenie w tej sprawie. Decyzja ma związek m.in. z zamachami Turcji i Niemczech. Z wnioskiem w tej sprawie do szefowej polskiego rządu zwrócił się minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Przy okazji zmierzających się świąt Bożego Narodzenia policja i Żandarmeria Wojskowa będą patrolować miejsca publiczne. Obserwowane będą głównie te tereny, gdzie gromadzą się większe liczby ludzi, podkreśla wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Stan przedsiębiorstwem jest zwiększony przepływ osób. Wiele osób przyjeżdża na święta do swoich rodzin, przemieszcza się w Polsce i z Europy, z innych części świata przybywa do Polski. To jest także okres zakupów. Zwiększone w związku z świętami są jarmarki, kiermasze. To wszystko wymaga ochrony, wymaga patrolowania. Zwiększone zabezpieczenia i wspólne patrole ubolicują problemy wojskowe większą bezpieczeństwo Polaków. I to wymaga przybywających do Polski tam czasem Żandarmeria Wojskowa wspierała ostatnio policję w zabezpieczeniu obchodów związanych ze świętem niepodległości 11 listopada. Na mocy zarządzenia premiera żołnierze Żandarmerii Wojskowej będą mogli m.in. legitymować każdą osobę, a przy podejrzeniu popełnienia przestępstwa zatrzymać. A w określonych przypadkach Żandarmeria będzie mogła użyć broni palnej. Polska policja opublikowała rysopis Tunezyjczyka, który jest podejrzewany o udział w zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie. Polska policja zwróciła się z prośbą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Anisa Amery. Służby oferują 100 tysięcy euro za pomoc w jego opiece. Mężczyzna ma 24 lata i jest obywatelem Tunezji. Wzrost 178 cm, waży około 75 kg. Ma ciemne włosy, brązowe oczy, posługuje się dobrze językiem niemieckim. Był ubrany w ciemną odzież, jasne buty i miał na sobie biały szal. Wszystkie osoby, które mogą być jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego są proszone o kontakt z policją. Prokuratura Generalna Niemiec podejrzewa Tunezyjczyka, że prowadząc 40-tonową ciężarówkę skierował ją celowo w tłum na jarmarku. Zginęło 12 osób, blisko 50 zostało rannych. Dziś jarmark został ponownie otwarty. Niedźwiedzia przysługa na tym polega. Raz, kiedy da?
to on ci potem ciebie zeżre nigdy. On ciebie zagryzie, rękę ci jedną zeżre, drugą nogą, jak ciebie zagryzie nigdy. Zachodzie stopniowy wzrost zachorzenia do dużego. A po południu na wybrzeżu oraz po morzu czekolady lub czekolady nigdy. Także ja kupię 50 paczek makaronu za 50 zł, za drugie 50 zł kupię deptery i lodówek i będziemy czekoladą ostrawa rywać to cukrem w sosie i będziemy żreć, a nigdy nie będziemy wychodzić, będzie śnieg, będzie biało i już. A Eszkę możesz spotkać w pracy, ona na trzecią pojechała do pracy. Nie wiem, gdzie pracuje, chcę wiedzieć, a on chce na tego ciebie nie przyjdzie, bo ona będzie chciała przyniszczone, chciałne tuły, chciałne lupy, tarasy, prezentów tysiąc przez skarbu, Eszka Laskowska. To będzie wiadomo, może ona nie jest ostra, nie jest niewolniczką, bo ja mówię, słuchaj, ty jesteś niewolniczką, bo Marek chcesz w ciebie zrobić nie i chce, żebyś ty do niego wróciła. I ona się zarzekała, że ona nie jest niewolniczką, że ona nie urodziła się w rodzinie niewolników. Okupacja Świat. Platforma i Nowoczesna odrzucają propozycję politycznej ugody ze strony PiS, czytam w naszym dzienniku. Grecz z komuną. Senat przegłosował ustawę obniżającą emerytury byłym funkcjonariuszom SB. Platforma nie głosowała. Szczegóły w naszym dzienniku. Ale poczeka na pomoc. Czego potrzeba mieszkańcom Aleppo i jak chrześcijanie szykują się do świąt w ogniu walk. Zdrowy styl życia. Jakie witaminy i minerały są najważniejsze dla naszego organizmu, w jakich produktach je znaleźć, radzi nasz dziennik. Przy innym stole, w naszym dzienniku obrazek świętej rodziny z obrzędem wieczerzy wigilijnej do poprowadzenia wspólnej modlitwy. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Także Edka, nie wiem, czy ona tam zadzwoni, powiedziała, że chyba nie zadzwoni, bo idzie do pracy na trzecią, na 15. I Lipska nie ma czasu, nie ta Lipska, bo ta Edka nie ma czasu. Bo ona mówi, jak ktoś pracuje, to i się pytała, czy ja idę do pracy. Ja mówię, no jechałam wczoraj do pracy. No ale jak teraz nadaję radio Koliczka, to nie będę tutaj w szczegółach mówiła, co to tam za czas w tej zapce, że on jest tam niezmechanizowany w tym fresh zapka. Jerozolimskie 136, czy ile przymierzowskie euro. Nie ma ten facet, proszę ciebie, sprzętu, żeby sprzęty z kuzem rozwozić, a poza tym, no nie wiem, rozwiesza wszędzie te karty. Nawet w opiece społecznej na Wiatracznej 11 powiedzmy, że do pracy. No to ludzie dzwonią stamtąd. No, jakiś tam jego służący rozkleja po całej Warszawie, no to pewnie będzie i dobrze. Chciałaka to mówić, że musiała cińskiego zbiorku w trakcie, że chyba nie wolno wieszać żadnych kartek. No wszędzie rozwieszać. Także w tej zawsze, jak chcesz nosić piwo, krzyżkę, proszę bardzo, ale on powinien mieć wózki taki, żeby nacisnąć, jak w Ameryce, a nie tutaj taki daleki wschód. Warszawa w stosunku do Berlina, wschód straszny i zatoczany średniowiecze. W stosunku do Paryża, w stosunku do Sudamy, Meksyko, gdzie jest 23 miliony mieszkańców. No to te 3 miliony mieszkańców, to ile tutaj jest górna? 23 miliony, co mi się wyskoczyło? 235, nie wiem, jakieś tak elektronicznie, cyfrowo, dziwnie to tłumaczy. 235, dobrze. Także pozdrawiam ciebie, ja nie jestem złośliwą jaką kobietą. No, ja chcę mieć trochę spokoju, no i chcę powiedzieć, że nie jestem złośliwa tych świąt wcale, nie obchodzę, tylko po prostu siedzę teraz leżę, mam mikrofon skierowany do samej góry, radio Koncika nadaje, to znaczy tutaj do tej mikrofony, jak ci mówię, i to nie przezrynne, a wreszcie jedna z propozycji Brukseli w tej sprawie może napotkać opinię wielu innych krajów.
Tam powinieneś, tam powinieneś na podkary czekał, tam ja nie wiem, że to będzie na tam patrzy, już pewnie nie dostaniesz, na pewno nie, my się tam jest podostawały dwie po jednej patrze, tam teraz przywieźli gorące chleby, takie z karikarni, z karikarków różnych takich, patrz jeden przywoził chleby, też dobrze chciał, ale kary na nich założyli straszne tysiące, że musiał za ten chleb zapłacić karę. I on się potem wściekł i sam przywiózł, chociaż go nikt nie prosił, tysiące chlebów. I porozdawał ludziom, żeby mu więcej kary dołożyli. Ten taki turnięty, stuknięty, ale miał dobry gest, charakter. A nie tylko dla siebie, tylko dla siebie, tylko dla siebie. Są tacy ludzie, którzy, tak jak ci mówiłam, nawet zostawiłam dom, czy coś, bo ty mówisz, oj, że to są. Ja mówię, wolę coś stracić, ale zawsze z honorem postępuję. Jestem księżną, jestem szlachcianką, natomiast te wszystkie, co tu wypchają na kartykenki, na francuskiej, mi się wypchają, bo to nie są szlachcianki, to są oszustki. Mi się wytrają, niech się wytwierdzą, jak drugi, niech się wytwierdzą, niech się wykopczą, niech się wyznują, niech się wysztują. Jako złe baby, bo to one myślały, że są szlachcianki, że będą też i nie popłynąć. Teraz już nie ma komu miło. Nikt im domu nikt nie chce dawać. Ty się stali przyjele, że to oni myśleli, że im się należy. No kto teraz dawać? Ano nie chcą. Ano może. A ty śpiewa. Oni z drogę. Gdy nadaje. Na szarabę. Sokie węż. Euro. Kącile. Barbie. Davy Lange. Mecz. Jedziemy teraz do kokucynu, a potem jedziemy do woli pracy. Na Wigilię, chcesz to tam mieć pod kawę. Hola, 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 piekła nie ma. Tam są mocniejsze serwery, a więc Radio Maria Chicago.org. Dziękuję za współpracę. Ja też tutaj nagrywam sobie 1000 złotych i sobie tutaj gadam za 1000 złotych. Takie jak na Google, to są nieprzeliczalne na pieniądze, na to, bo to stałka podawać się tam za 7 dni i to stałka akurat do nowego roku, to się kończy i tego. Także Ewka ci by chciała życzyć, złożyć życzenia, wszystkiego najlepszego i po prostu życzę. Do spowiedzi adwentowej, kiedy szli razem z rodzicami do spowiedzia przedtem w domu. Ewka ci tu chciała życzyć, nawet wyłączyła. Chciała ci tu życzyć wszystkiego najlepszego i lepszego. Nawet tu nie ma w radiu, a nie 13:13. Może będzie obudź się Polską, bo my jedziemy w tym takim... O jest, obudź się Polską. Jedziemy proszę Ciebie do Rosji. No i ten koń, ja mam słuchawki założone, słuchawka z radio i idziemy do Rosji. I radio nagrywa się, co to ten euro, końcika, Barbie, Baby, Landstrom, także proszę wyjść z nami, gdy nadaje nasze radio. Co to ten euro, końcika, Barbie, Baby, Landstrom, obudź się Polską, także wy jako te Polacy powinniście wiedzieć, że już komunizm dawno się spotkał i teraz takich niewolników nie ma, bo i nie było. Zapomnij o tej Ewce, zapomnij o Dawidku, żeby mieć jakieś tam pierne pieniądze za to, że woda klubu rejowskiego się zapisze. Przecież po Dawidku widać było, że on jest i po pierwsze nieśmiały, on w ogóle nie lubi w ogóle facetów, on lubi, że są kobiety, nie, że nic nie zrobisz, a na siłę zbyt. A ty ciągle wszystko robiłeś na kamerę, na siłę, celowo, na przymus. To było bardzo przykre. Dlatego, z panem mecenasem Stefanem Krambur, którego witam serdecznie, panie mecenasie, cześć Boże. Się wczuwać w serca, ale jak to samo nie ma serca, jak to widziała ta pani Asza. CDF ma przeprosić za na swojej stronie internetowej więźnia. Byłeś u niej na herbacie, tam jak Tenerę, za uszczykłem jego sformułowania. Polski oposł zagłady, tak może sąd apelacyjny w Krakowie.
tym samym sumie treści wyrok sądu bardzo, pierwszej instancji. Więc zobaczymy, jak do tego zadania podejdzie. Właśnie ta niemiecka telewizja i w ogóle, no, że jest to dobra, jak dobra oznaka nadszybkiej reakcji. Ale powala też społeczeństwo, pokrzywdziła przez to także niemieckiego. Że takich błędów popełniać nie możemy, tylko musimy o komentarz. Potem i druga sprawa, chcemy zapytać, jaka jest sytuacja w Niemczech, to znaczy Niemcy są przed wyborami ważnymi, prawda, a powiedzmy wyjątkowe polityki się nie sprawdziło, mamy ten atak terrorystyczny ostatnio w Berlinie, to pewnie będzie wpływało na atmosferę i wybory Niemców, jak to mówić. Lepiej wróć do tych świadków i pokochaj jakąś Kryśka Dziąg, może jej mąż umrzeć, to może ona ta gruba Kryśka Dziąg by cię zdziewa, a ja bym nawet dwa mieszkania, bo by to nie zdziewa, by u mnie mogła mieszkać raz u siebie, jest gruba, polskie wymiary sprawiedliwości nie stanie nie boję, nie umiem teraz trudny temat polsko-niemiecki. Chciałbym tutaj skorzystać z tego, że mogę się na ten temat wypowiedzieć, podziękować panu Tenderze za tą wolę walki, podziękować panu Mecenasowi Obarze, że ta grupa o to też walczył i pilotował, bo to jest osób z tej. Ona wie, że na stare lata to jej no właśnie, ja też myślę, że zdrowie. To więc dla ciebie jako dla swojego męża będziesz tak, jak ona ile to ma. Przesłanie też jest tutaj w kierunku Niemiec, więc myślę, że teraz zauważam, że takie sprawy nie trzeba będzie odpowiednio traktować, jeżeli nie będzie można już tego się odnosić z pobłażaniem, uzasadniając to geografia, czy nie geografia i tak dalej. Bo jak trzeba, to przyjedzie, nauczy go tak mieszkanych, Dominik nie będzie zresztą, że teraz nie trzeba dopilnować, żeby tak samo zadominowała się w sprawach polskich dotyczących II wojny światowej, dotyczących wywołania II wojny światowej. Zawsze ma pieniądze, a te wszystkie pieniądze zawierałeś w ustępie. Czy to jest ta kwestia? Poza tym, że no, myślę, że to będzie działało, panie mecenasie, odstraszająco, bo ja wątpię, że tego typu sprawcy są przejęzyczenia, tylko to po prostu ktoś myśli, że jakby celowo chce wprowadzać ten zamęt i tutaj pewne takie, prawda, nawet żarty sobie robić z tych poważnych spraw, z poważnych wydarzeń, które my jako Polacy przeżywamy. Niech się wysra, niech się wypierze. To się zgadza, ale do tego nie kładziono na to odpowiedniej wagi w Polsce, tak? Bo trudno tam powiedzieli, przeprosili, może wymazali, skasowali, a następnym razem powtarzało się tutaj. I teraz będą to już konsekwencje prawne, wrzucenia sprawiedliwości, odwzajemni się, złóżki i zgłoszenia, nie bądź podły. To również to, co ojcowie odmówią, jest bardzo ważne, ta kamienica pamięci. Nie miałeś nic, że jeden się urodzi biedny, bogaty ty się urodziłeś biedny, tak na siebie narzekałeś, a potem jak zacząłeś to ssać, jak ta pluszka, to zobacz, jak powinien zostać umieszczony na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. O takim drugiej kaplicy, na przykład tu w Berlinie, centralnie miejscu w Berlinie, tylko mamy pomnik polski, budowana jest, będzie budowana ambasada polska w Kłodkę. Życzę jej dobrze, niech tam nie gada i że pójdzie na ulicę, bo te twoje życzenia są niezbędne. Życzę jej dobrze, żeby jeszcze jedno mieszkanie miała, żeby ta ekstra się wyjeżdżała. Jedno mieszkanie więcej, zarobiła, ile pomóc się ze wszystkimi ludźmi i tego. Ja ci powiedziałam, dobre moje, dobre twoje. Ja lubię dawać, wiesz, ale nie lubię jak, wiesz,
Przypomnijmy, że jest dziedzic pogotowany dla pomocy Żydom. Ludzie równe mówią, nie dawać nic. Tak samo na przykład Leon Ulmów. To sobie dają większą część, a wtedy ciągle źle. To jest uparty. To jest Polską, która wypowiedziała, to jest nerwowe. To jest wściekły ciągle, nie zadowolony. To ciągle chce. To ma mało psychologii, mało mądrości, mało opanowania. No to po co być takim dziadem? Mało psychologii, telefon rzuciłeś, Irka, ja musiałem 120 zł zapłacić. No, same nieszczęścia. Mnie to same nieszczęścia. Janek Witek mrużył w twarz i powiedział, że jest jedna taka zakała. No to proszę. Zakała. No. Pogódź się z ludźmi, to tylko z Panem Bogiem żyj w drodzie. My nic nie chcemy, żadnych tam świąt swoich katolicków. Pojedź sobie na Szebeka do księdza, zejdź do łóżka z tym księdzem pod kołdrę. Wejdź, śpij z tym księdzem, bo tamten gruby Krzysiek zrezygnował, powiedział, że jak wziął te 10 złotych stacy, ksiądz zauważył, to on już nie chce z tym księdzem mieć nic podobnego, skoro ksiądz po prostu, a on jak pracuje w sytuacji, on każe jest ministrantem tej zabezpieczenie mam ambasady, ale w dzisiejszych czasach jest to wszystko do wykonania. Tak. Moi panie mecenasie, raz jeszcze kończąc ten pierwszy temat, chcę by powiedzieć, że to nie jest nowość, nie będę tutaj, prawda, jakiś odkrywczy, że powiem, że takie typu zwroty polskie obozy zagłady, polskie obozy śmierci są często używane przez różne niemieckie redakcje, a także mieliśmy przypadki we Włoszech, może mniej w Wielkiej Brytanii, natomiast no, jest to też sposób uzmycia odpowiedzialności, prawda, ze swojego narodu, za odpowiedzialności za to wszystko, co powiedzmy pod tematem Holokaust możemy też umieścić, ale to już temat na dłuższe, może jakieś też rozmowy, jakie są przyczyny, bo się wydaje, że można powiedzieć, było powiedziane przepraszam, były jakieś tam dane kwoty nawet symboliczne, ale że to wszystko jest wystarczające, nie musimy jeszcze mieć pamięć o tym, co się wydarzyło i szacunek, przynajmniej szacunek do narodu, który właśnie trzeba kaszek makaronu, no może nawet 4 kilonówek tarczy, czekolady, może tam z sedesu główna z ronda wiatraczna, główna posypie to cukrem i tu jakaś stara mustarda jest na tym, wywolitka zjadła już, zatruła się, także nie wiem, co ona pójdzie na to 15 do pracy, a my jesteśmy na dorożce, jedziemy koń puka, puka. Polskiego Centrum. To Polskie Centrum, myślę, może tam niedaleko Pawełka Polski powstać, bo tylko wtedy, ja bym sam się mieszany, jest też szanowany sąsiad. Panie mecenasie, też druga sprawa, jaka jest teraz sytuacja, atmosfera w Niemczech, Berlinie, po tym ataku terrorystycznym, to znaczy, czy wiadomo, że zaoszczone są środki bezpieczeństwa, ale czy po prostu Berlińczycy się boją przed świętami i teraz nie będą chcą odchodzić. Mięso na Wigilię, bo u nas u mormonów jedzą na Wigilię normalnie szynki, jak tam przy tej telewizji zrobili Wigilię mormoni, parę lat temu byłam, to pełno kiełbas było, szynki krojonej, balerowy, polędwicy, to prawda zimne, ile wiesz, jak to głodnie, to nie, ale tam ludzie nie byli głodni, bo tam tego innego podjęli, tam bardzo czerwony też, ale ja myślę, że ta szynka to jak ona parodię tej całej Wigilii, bo tam balerowe, tu to by ci łeb urwały, żeby się pokazała plasterek szynki na Wigilię. Przecież oni jedzą tylko rybę i zaraz też u kapucynów będziemy miały, proszę ciebie, smażone kotlety, na widelcu podane będą, ziemniaki, wszystko będzie na gorąco. Także ciut miód i zaraz będzie już szaro, będzie już ciemno, bo to jak na pierwsza gwiazdka, to będzie już sobotę, ale my jesteśmy święci od papieża. My chcemy do kapucynów, lecimy do kapucynów i do bonifratów i bonifratów jeżdżemy. Na Wigilię, to w kolei Lasota już nie przyjedzie z Litwy, Ewka Laskowska już nie przyjedzie i na razie w pokoju cisza. Panie Macieju, to jest kolejny... Także tam...
Zobacz, co tam się da zrobić z tym olejem, żeby do 20 to co ja ci powiedziałem, to co ja ci obiecałem, to wszystko jest tak. No, to wszystko jest tak. No właśnie, że to jest ta owoc tej polityki otwarcia, zresztą tak bardzo mocno zachęcające inne też państwa do tego, żeby się tutaj prawdopodobnie bardziej otworzyć swoje... Na razie ja czekam na te makarony, na makarony, czekam na te nogi, a Zelewski to taki głupki, że to na niego nie zapowiedzi. Kilku konstytucjonalistów niemieckich wtedy, jak był ten napływ uchodźców, wracało na uwagę, że pani Zelewski. Zelewski miał dostarczyć nie tyle makarony, ile miał dostarczyć nogi. Miał 6 kilo nóg i ani pół kilo, ani jednej nogi nam nie przyniósł. Nam nie przyniósł, więc jesteśmy niedowartościowani, jesteśmy niedopieszczeni wręcz. Nawet można powiedzieć, że jesteśmy ciekli. Dopiero potem, jak do tej pracy możemy się dalej czuć bezpiecznie, zważywszy, że wtedy będziemy miały kotlety. Dobrze, złe słowo. Że niektórzy może chcieli politycy, żeby tym zamachowcem nie okazał się jakiś Pakistańczyk, czy tam dalej muzułmanin, tylko no. Jakiś inny, z innej narodowości. Ale z drugiej widzimy, że prawda jest, jaka jest tutaj siła dalej, że są całe telefony, osiedla, są całe grupy, gdzie są zamieszkiwane właśnie linie przez może ludzi innej narodowości. Tylko, czyli że za darmo. Ale pan nie płaci. Nie płaci. Z tej dorosłej to będzie natężało. No ale wiesz, ona by chciała przyjechać, jak ona przyjeżdża w nocy. No właśnie, a Polska, no cóż, będziemy to obserwować, chociaż nie chyba się zgodzić z tym, że to na czoło się wysuwa. Ona się nazywa Laskowska. Także w nocy będzie przyjeżdżała, no ale jak ona, jak my będziemy, to ja powiem, to przyjedź wtedy na dzisiaj. No to my będziemy. A teraz nasz także pozdrawiam serdecznie, buziaczku, przesyłam i do normalności wzywam. To przecież końcu nic się nie stało tak naprawdę. Trzeba by się jeszcze 50 paczek, żeby ktoś nam dostarczył pod drzwi. U Janka Witka, jak Janek tutaj żył, ktoś stawiał pod drzwiami paczki. Było ciasto, były jajka, były jakieś łakocie. No i ten Janek Witek mówi, czy to ja nie przyjąłem. Ja raz jak wchodziłam, nawet nie powiedziałam, że to wcześniej, tylko że to ja ten Janek wychowywać liczył tylko na łód tak, to zobaczymy, to przed nami dzisiaj się wykonało się te dwa fakty, bo ten jeden tragiczny zginął też nasz obywatel, kierowca, który został zabity, a druga rzecz też tutaj trzeba będzie przeprosić Polaka za kłamliwe użycie sformułowania polskiej pozy zagłady. Dziękuję bardzo, panie mecenasie, pozdrawiamy i na święta też wszystkiego, co najlepsze życzę. Która była bardzo miła, bardzo życzliwa i po prostu mówią maherowe katoliczki, że Bóg ją zabrał, nikt tam jej nie zabierał, po prostu umarła. Do żadnego nie poszła, do żadnego piekła nie poszła. Jak człowiek umiera, to nie ma po prostu żadnej świadomości. No, my jesteśmy uczciwe, jesteśmy prawdziwe, ty też to powinieneś wiedzieć. Tak, dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Z Państwem już gośćmy cenę, że człowiek nie ma świadomości, jak umiera. Ale ta babcia już nie jest i pewnie jeżeli to ona te paczki, to ona jeszcze paczek nie przyjmie. To może jakaś inna dewotka.
się domyśli, że trzeba hołd lenny oddawać, że trzeba paczki, prezenty przynosić psem królom, bo tu mieszkają psej królowi. Jedna już mu twardo zatrucza, chciała być królewną śmieszką, najadła się trucizny, potem najadła się głowicy, po trzecie zjadła śmiecie, a po czwarte zjadła jakąś nierządnicę. A więc źle się poczuła, poszła stać. Zaraz dostanie zaraz ją patelnią i połbie. Opuścimy, obudzimy, bo jeszcze do boni kratów i do boni kratów i do kapucynów musimy pojechać na Wigilię. Kolejne Wigilię. 3-4 dni będziemy jadły Wigilię. 3-4 dni będziemy chodziły od klasztoru do klasztoru na Wigilię. Będziemy jadły, będziemy piły i bardzo długo potem będziemy żyły. Timmermans znany już właśnie nam z różnych wypowiedzi niezapięknych o Polsce i tutaj rekomendacje związane z... 13.30.